W każdym narodzie najważniejsza i najbardziej subtelna praca, ale również i walka toczy się o tożsamość, o rolę i miejsce kultury wysokiej. Chodzi o dzieła, które są arcydziełami i o mistrzów, którzy są arcymistrzami. Na tym właśnie polega ukonstytuowanie się narodu, że ma swoje arcydzieła i swoich arcymistrzów. Popatrzmy choćby na Grecję. Najpierw pojawia się Homer i jego dwa arcymistrzowskie dzieła Iliada i Odyseja, z których uczyć się będzie każde pokolenie greckich dzieci, które stanowić będzie źródło inspiracji dla artystów, polityków, filozofów. Grecy chronić będą i wysławiać Homera jak najcenniejszy klejnot. Wzorem Greków późniejsze narody europejskie czekać będą na swoje wielkości, by wokół nich odnajdywać własną tożsamość. Takim poetą dla Rzymian był Wergiliusz, a dziełem Eneida. I Polacy mają swoich arcymistrzów, którzy nie tylko wzbogacają narodową kulturę, ale również budują naszą narodową tożsamość. Bo czym jest owa tożsamość? Opiera się na odnalezieniu wspólnych cech podniesionych do najwyższego poziomu. Arcydzieło wskazuje na pewien ideał tego, co najlepsze. Jeśli więc dziś ma miejsce zderzenie cywilizacji, to arcydzieła i arcymistrzowie muszą być dla jednych celem ataków, a dla drugich źródłem oparcia i ratunku. W zawirowaniu wojen, okupacji, rozbiorów, kolonializmu, neokolonializmu przeciętny Polak może tracić poczucie tożsamości, przestaje wiedzieć i rozumieć, co to znaczy, że jest Polakiem. A może to nic nie znaczy? Może to nie ma znaczenia? A może wprost przeciwnie, jest to powód do dumy? Kto odpowie na takie pytania, jeśli nie arcydzieła i arcymistrzowie? Jestem Polakiem, tak jak był nim Kochanowski, Mickiewicz, Sienkiewicz, jak do szpiku kości polska była twórczość Chopina, Matejki, Chomońskiego, jak Polakiem był wkrótce błogosławiony Jan Paweł II. Taka odpowiedź wątpiących umacnia, daje im siłę, pokazuje kierunek. Jeśli tak, to w zderzeniu cywilizacji pojawić się musi próba detronizacji mistrzów i obniżanie rangi ich dzieł. Program ten realizowany jest pod hasłem odbrązawiania, oczernić twórcę jako człowieka. Tu w sukurs przychodzi oczywiście plotka. A o samym dziele wyrażać się lekceważąco, że jest niewiele warte, mało oryginalne, przestarzałe. Krytyka nie jest trudna, to są schematy, ale musi być komuś potrzebna, żeby ją nagłośnił. Czy to w mediach, czy w programach szkolnych, czy w innych tak zwanych dziełach sztuki. Potrzebna jest oczywiście temu, kto prowadzi dalekosiężną akcję zawłaszczania, a następnie niszczenia tożsamości jakiegoś narodu, uderzając w jego arcydzieła i arcymistrzów. Przecież naród to coś więcej niż przepływ życia wegetatywnego i zmysłowego, zakupy w sklepie i oglądanie telewizji. Naród to podniosłe myśli, moralne napięcia, heroiczna wiara, pamięć historii i dalekie plany. A to wszystko odnajdujemy właśnie w arcydziełach, które zachęcają, aby zawsze podnosić się z upadku, aby mierzyć wysoko, aby hartować ducha. A teraz wyobraźmy sobie taką scenę. Spotyka się dwóch nobliwych panów w Paryżu. Jest rok 1963, a więc czas, w którym Polska już od prawie 20 lat znajduje się pod panowaniem Sowietów i komunistów. O czym panowie rozmawiają? Jeden mówi z dumą, że dołożyłem Mickiewiczowi, a drugi na to, ja Mickiewicza nie bardzo lubię. Nie bardzo, czyli nie lubi. Pierwszy to Witold Gombrowicz, a drugi to Jerzy Giedroyć. Znaleźli sobie miejsce i czas, żeby uderzyć w wieszcza. Nie raz, ale wielokrotnie. Po co? Nic dziwnego, że obaj będą i są wysławiani przez środowiska, dla których celem jest demontaż polskiej tożsamości, a więc i polskiej narodowości. W takim razie uważajmy na takie postaci. A kto chce naprawdę doznać szoku, bo to szok, niech posłucha choćby w internecie nagranie Gombrowicza i usłyszy, jak on fatalnie mówił po polsku, komasując złe maniery i jakże denerwujące wady. Jakaś karykatura polszczyzny. Ale to też tłumaczy, dlaczego atakował mistrza polskiej mowy, jakim był Mickiewicz. Atakował, bo nie był w stanie zarecytować choćby jednej linijki jakiegokolwiek utworu autora pana Tadeusza. Trzymajmy się z dala od tych odbrązawiaczy,
choć wyrobiono wokół nich wiele hałasu i otaczano ich splendorem. Prawdziwy mistrz przemawia nie dziwactwem, ale prawdą i pięknem, wielkością i szlachectwem ducha. Szczęść Boże!